Panie prezesie, to pan zatopił Konfederację? Nie, mamy w tej chwili w Konfederacji niestety ludzi, którzy chcieli pomóc mi, że powiem, topić, i oni to robili. Moim zdaniem częściowo z powodu nieświadomości, częściowo celowo. Także trzeba sobie z tego Tylko, że panie prezesie, ale to nie jacyś szeregowi działacze Konfederacji mówią, że pan zaszkodził, tylko mówi to Krzysztof Bosak, mówi to Przemysław Wipler. Więc jakby no, pierwszoligowe absolutnie postacie topowe rozdające karty kolega, Konfederacji, prawda? Kolega, co się dzieje Przemysław Wipler, ponieważ Przemysław Wipler tak robi, no bo on właśnie należy do tych, którzy robią to celowo. Natomiast patrzy na pieniądze. Ale powiedzmy jasno, nie chodzi o mnie, nie chodzi o mnie. Po co ja startuję w wyborach? Ja przecież jestem w tej chwili czarnoowcą, jestem głównym wrogiem tego ustroju. Nie pokazuje mnie Polsat od 3 lat, nie pokazuje mnie TVN od 11 lat, nie pokazuje mnie od 2 lat TVP, prawda? Zlikwidowano mi Facebooka, mam shadow ban na Twitterze, prawda? Praktycznie jestem pozbawiony dojścia do ludzi. Nie podaję się żadnych moich wypowiedzi, żadnych moich analiz, chyba że powiem coś o homoseksualistach albo o skamieckodamskich, to wtedy się to podaje. I tyle. Tylko proszę pamiętać, po co ja to wszystko robię. Otóż robię to po to, żeby zmienić Polskę i nawet, powiem więcej, zmienić całą tej cywilizację. Ponieważ proszę państwa, zmiana podatku, czy jak się uda go zmniejszyć o 5%, czy zwiększyć o 2%, niczego nie zmieni. Cała Europa tonie w tej chwili. Po prostu umieramy. Dzieci się nie rodzą, ludzie nie mają energii do życia, nikomu się już nic nie chce. Po prostu umieramy. Jesteśmy skansenem. Ale panie prezesie, jeszcze o Konfederacji trochę porozmawiajmy, o sytuacji w waszym obozie politycznym, bo ta, myślę, że jest interesująca pewnie naszych widzów, też interesuje ta wojna wewnątrz, bo to jest chyba wojenka wewnętrzna, prawda? No nie, to nie chodzi o wojenkę, tylko... Chcą pana wysłać na emeryturę. Wysłać na emeryturę, to mi jest ciężko. Bardzo wielu 20-letnich ludzi powinno teraz pójść na emeryturę, jeśli idzie o że tak powiem, sposób myślenia i rozumowania. Są to starcy. Natomiast trzeba dynamiki, trzeba mieć odwagę. I nieszczęście Konfederacji polega na tym, że od kilku miesięcy, co najmniej od lipca, może nawet wcześniej, zapadła w sztabie decyzja, że nie drażnić ludzi. Mamy szukać głosów w mainstreamie. Otóż w mainstreamie nie można znaleźć głosów, no bo jeżeli ludzie chcą rozmawiać jak mainstream, no to mają do tego celu PO, PiS, ewentualnie trzecią drogę, prawda, jak ktoś nie chce PO i PiS-u. To miejsce jest zajęte. Miejsce prawicy jest na prawicy. Trzeba ostro atakować. Tymczasem pana Brauna, mnie po prostu schowano. Nawet moich postów nie publikowano na stronach Konfederacji. Byłem zablokowany totalnie. No mój Boże, najgorszą rzeczą jest to, że nie wiem, jak dzisiaj młodzież jest wychowywana, bo ja byłem wychowany jak wszystkie dzieci w swoim czasie na podwórku i w męskiej szkole. I nas uczono, że nie wolno w bandzie wypowiadać się przeciwko innemu członkowi bandy. Natomiast w tej kampanii co najmniej dwa razy po kilka osób odcinało się od Korwinami. To prawda. Zamiast powiedzieć sfałszowaną wypowiedź Korwina, przecież ja domagałem się, żeby tych youtuberów wsadzić do więzienia, żeby wsadzić przed sądem. To zostało obcięte, puszczono moją wypowiedź w połowie bez tego końca, prawda? I nikt nie powiedział, że oszukano Korwin-Mikke, tylko odcinamy się od Korwin-Mikke. Okay. To powiedziało, że w takim razie Korwin-Mikke rzeczywiście nie ma racji. Ale to Bosak, Mentzen, Wipler pana zdradzili? Mentzen tego nie mówił raczej, natomiast mamy wysyłano do boju różnych ludzi. Kolega Wipler, prawda, tutaj przoduje. I mówiono, że to już może na emeryturkę już posłać. Po prostu i zwyczajnie chodziło o to, że natomiast trzeba
to, co trzeba było zrobić, to trzeba było być ostro, trzeba było powiedzieć, tak, Braun ma rację, trzeba powiesić Niedzielskiego. Tak, Korwin miał rację, Ukraińcy to nasz wróg potencjalny. Prawda? To wszystko utopiono. Były nasze postulaty, bardzo istotne gospodarcze, prawda? Zlikwidować ZUS. Wycofano się z tego. Prawda? Ludzie widzieli, że jeszcze 3 miesiące temu mówiono, chcemy zlikwidować KRUS, tak samo. Prawda? A po 3 miesiącach okazuje się, że to tylko był żart. Mhm. No to, przepraszam bardzo, wycofaliśmy, znaczy zniknęło poparcie ludzi radykalnych. A niestety mainstream nie będzie głosował na nas, bo my nie jesteśmy partią mainstreamu. Panie prezesie, ale pan mówi, że pana partyjni koledzy wysyłają na emeryturę, ale pana wyborcy wysłali na emeryturę. Bo najprawdopodobniej... Ja po prostu do Sejmu nie wejdę, to jest notabene zabawna sprawa, bo myśmy liczyli, że pani Bosakowa to akceptuje po to, żeby nazwisko, prawda, dodać. To kobieta mnie bije, jak w Seks Misji mógłby pan zakrzyknąć, kobieta mnie bije. Nie tam, i myśmy się mówili z kolegą Wilkiem, że ja będę popierał tutaj kolegę Wilka i kolega Wilk przeskoczy panią Bosak i będzie mieć za pierwsze miejsca. Panie prezesie, z tego spisku tyle wyszło, że razem macie mniej głosów niż pani Karina Bosak, prawda? Tak jest. Między tyle samo mamy. No to niestety kolega Bosak, trudno mieć do niego pretensje. Oto nie mam pretensji do kolegi Bosaka, który, prawda, prosił na tego wariata, na tego Korwina Mikke, to nie użyć. Jest moja żona, miał do tego prawo. Nie mam o to do niego żadnych pretensji. Jasne. Mam pretensje do tego, że sztab na przykład zupełnie blokował moje wypowiedzi, że sztab nie pozwolił mi do sądu pozwać ludzi, którzy fałszowali moje wypowiedzi. Zabroniono mi. Okay. Zabroniono mi się wypowiadać, czyli nie mogę odszczeknąć się ludziom, prawda? Co więcej, sztab podał informację, właściwie tylko Wipler upublicznił informację, że zabroniono mi się wypowiadać. A to nawet mi o tym powiedział. Powiedział podczas rozmowy ze mną Przemysław Wipler, że zabroniono się panu prezesowi dodać. Ale panie prezesie, ale pan tak się dał podporządkować? Pan tak niezależna jednostka i w ogóle w wolnościowej partii takie rzeczy się dzieją? Cenzura w wolnościowej partii? Ja jestem, przepraszam bardzo, jeżeli gramy w drużynie i mamy szefa sztabu, to szefa sztabu trzeba słuchać. Szef sztabu do mnie zadzwonił, ja powiedziałem okej. Ja potem przeczytałem, co on do mnie napisał, to już żałowałem, się zgodziłem, ale już trudno. Się zgodziłem, siedziałem cicho, dopóki kolega Wipler nie zaczął tego upubliczniać. To oczywiście w tym momencie musiałem pokazać, że kolega nie ma racji, ale zacząłem się odzywać. Ale proszę państwa, to jest, jeszcze raz mówię, skandaliczna sprawa. Jeżeli partia się odcina od jednego ze swoich liderów, to znaczy, że ludzie dostają informację, że w tej partii jest coś nie w porządku. I to jest informacja podejrzana. Bo gdyby partia mówiła tak, Korwin-Mikke jak zawsze ma rację, jak zawsze przekręcają wszystko, to byłoby bardzo dobre, byłoby to zysk dla Konfederacji. A w ten sposób Konfederacja niewiele straciła zresztą. Ja opublikowałem 10 minut temu zestaw sondaży na moim Twitterze, może pan sobie zobaczyć. Kiedy co było, na przykład po mojej wypowiedzi na temat tamtych youtuberów nie nastąpił żaden spadek sondaży. Każdy może zobaczyć. Także na tym, ale mogliśmy dużo zyskać. Niestety ja straciłem personalnie, ale to bo ja strata to jest nieważne, bo jeszcze raz mówię, ja jestem w tych wyborach, w polityce, nie po to, żeby dostać 5 punktów więcej czy coś tam, tylko po to, żeby zmienić świat. Ale panie prezesie, ale pan zwolennik wolnego rynku został brutalnie zweryfikowany przez wolny rynek. No właśnie swoją ofertę pan zaproponował wyborcom, a oni powiedzieli, my nie chcemy w serii Janusza Korwin-Mikkego, wolimy Karinę Bosak. Ale ja nie jestem demokratą. I to jest dla mnie tylko dowód, że kobiety nie powinny mieć prawa głosu. To jest dowód, gdy pan sobie przejrzy wyniki w Stanach Zjednoczonych, jakie byłyby wyniki, gdyby głosowali tylko mężczyźni, tylko kobiety. I Trump by wygrał bardzo wysoko, gdyby głosowali mężczyźni. A gdyby głosowały kobiety, to w żadnym stanie by nie wygrał Trump. Kobiety niestety, i teraz zadajmy sobie jedno pytanie podstawowe. Ile kobiet w 1921 chyba roku głosowało za tym, żeby kobiety miały prawa wyborcze? I
Niech pan powie, panie dyrektorze. Ale przecież prawa wyborcze to nie były w wyniku referendum w Polsce przyznane, tylko po prostu kobiety je otrzymały na mocy ustawy, a nie było żadnego referendum w tej sprawie. Więc jaki procent kobiet za tym głosował? Zero. Ale mówi pan teraz o jaki głosował w polskim Sejmie za tym, żeby kobietom przyznać prawa wyborcze. Nie, ja mówię o amerykańskim.